Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Broda, to mała informacja wraz z zdjęciami na temat nowych zestawów LEGO Ninjago, które wyjdą we wakacje, w summer. Mamy oficjalne zdjęcia na Amazonie już dostępne, moi drodzy. Jest dużo zestawów, bardzo fajne te klocki są, także mam nadzieję, że Wam się odcinek też spodoba z tego. No i chciałbym Was poinformować, że właśnie na sezon letni jest troszkę klocków z LEGO Ninjago do kupienia będzie. Przyjdą nowe zestawy, jak widzicie. Możecie sobie je tutaj zaobserwować. Dajcie znać w ogóle, czy zamierzacie sobie kupić takie zestawy, czy dostać może. Ja bym z chęcią chciał mieć coś takiego w swojej kolekcji. Na przykład Rock Rider, prawda? Zestaw Rock Rider 7589. Czyli to będzie taki, słuchajcie, skalny jeździec z fioletowym ninją. Tu będzie zestaw, naprawdę jeden. Bardzo fajnie wygląda, bo to jest kol i fioletowy ninja, więc to może być ciekawy zestaw i z chęcią bym sobie jakoś postarał się go załatwić, bo Rock Rider nawet niezły z kolem i z fioletowym ninją. Krypatorium, proszę. Prison Breakout, czyli ucieczka z więzienia. Kolejny zestaw. O, jest nawet duży. Słuchajcie, tutaj mamy kogo? Kaja, mamy tego kapitana, prawda? I tak dalej. I Zayna, przepraszam, w tym zestawie, więc też jest bardzo fajny. I jeden zestaw jest z mechem. Salvage Mech, moi drodzy. I tu jest Nia, więc to jest mech Nii bodajże. Więc też i Ronin mamy tutaj, Ronina. Więc fajnie, też zestaw bardzo kuszący. The Green Energy Dragon, czyli zielony, słuchajcie, Dragon Energy, też jest dobry. Bardzo fajny zestaw, fajnie się prezentuje. No i zastanawiam się, czy właśnie sobie go nie zakupić. Chociaż bardziej przypadł mi do gustu, słuchajcie, Ultra Stealth Rider. Tam jest właśnie Jay. Mamy wszystkie postacie z tego, co widzę, prawda? Jest Jay. Jest Zayn, jest Cole, jest Kai, więc fajnie to wygląda ten zestaw i bardzo dużo postaci, jest ten pojazd taki fajny, więc być może z chęcią bym się załapał na ten zestaw i sam zakupił i pokazał Wam, zrobilibyśmy układanie tego zestawu, fajnie by to, myślę, wyglądało, zobaczymy zresztą, postaram się coś pomyśleć, jeżeli chodzi o to. No, ale powiem szczerze, że no nawet są te zestawy. Bardzo mi się podobają. No i z chęcią bym się w nie zaopatrzył. Dajcie znać, słuchajcie, powiedzcie mi, z chęcią się zainteresuję tym, co wy mówicie na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o tych zestawach, który wam się z tych zestawów najbardziej podoba i który byście chcieli mieć z przyjemnością w waszej kolekcji, jeżeli byście mieli wybrać jeden, bo wiadomo, że pewnie wszystkie byście chcieli, no ja bym chciał mieć wszystkie. O, właśnie o tym mówię, ten mi się najbardziej zestaw podoba. No ale zobaczymy, jak to będzie. I ten z fioletowym ninją też i kolem. Bardzo mi się też ten podoba zestawik. Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że się uda jakoś zdobyć mi te zestawy. To też zależy też od Was, czy będziecie chcieli zobaczyć. Właśnie chciałbym wiedzieć, czy chcielibyście takie openingi tych zestawów na moim kanale. Bo jestem szalenie ciekawy, czy zrobić coś takiego. Myślę, że tak, te openingi się cieszą też dużą popularnością, więc myślę, że jak najbardziej coś takiego zrobię. To były takie informacje z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się one podobały. Moi drodzy, ja Was zostawiam na chwilkę z tymi zdjęciami. No i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, zostawię jeszcze chwilę te zdjęcia. Pa, pa!